No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko demerale to masz mi już 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę i nawet Nintendo. I teraz słuchaj gościu, Eneba współpracuje z Trustly, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trustly, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trustly nie musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Siema, siema, jestem RajusGP, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolinisty i to odcinek już 41 tak w ogóle, więc witam serdecznie. Z nami jest Kurwa, nie oczywiście... Stasiu! Z nami jest pan Stasiu, widzowie na czacie, na streamie, na Twitchu, na którego was zapraszam, bo w poniedziałek, środek i piątek te streamy są od 17. Jeżeli nie ma streamu o 17, poczekajcie chwileczkę, pewnie za chwilę go odpalę, albo dam informację na YouTube o tym, co jest ze streamem, nie? Więc... przepraszam. Tyle, słuchajcie. Zostawcie też subikę, łapkę w górę pod tym odcinkiem, będę bardzo wdzięczny. Słuchajcie, dzisiaj akcja siewy, ale nie siewy żadnego, że tak powiem, jak to powiedzieć, żadnego ziarna, a raczej rozsiewanie nawozów. I jestem świeżo po remoncie siątki. Tam się widać po trochu. O, prawie widać. Tak to troszkę, nie? Troszkę widać. Siątka wyremontowana wygląda jak Terminator, wam gwarantuję to. Ale też kupiłem siewnik niedawno, bo dopiero co wyjechałem właśnie od gościa tutaj, żeby ten odebrać siuntkę, więc właśnie odebrałem. Skoczyłem jeszcze na miejsce, widziałem fajne ogłoszenie na Elixie, że jest tutaj do kupienia siewniczek do kukurydzy, a że my teraz będziemy robić dużo kiszonki. No to mówię, kupię ją, nie? Także spoko, SIP ma, że nasza SIP ma Tekla będzie sprzedawana, bo już oczywiście nie będzie. A więc co? Jedziemy. Jedziemy. Odpalamy sobie ją oczywiście. A to jeszcze kierunek rzucę. Chyba pusto. Dobra. Nie robię teraz prędkości 60, dlatego że chcę wam pokazać ją na gospie. Ogólnie już słychać turbo. Tak jest. Jest turbo, jest czerwona kabina, znaczy jest naglak, jest czerwony kolorek. Zaraz tego przejdziemy. Ale słuchajcie, zanim do tego, jak mówię, dojdziemy, to. A ten pojedziemy. To chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, nie? Mianowicie dzisiaj pokażę też wam silos. Jak wygląda silos już zbudowany. O, czwórko trzeba wjechać. Pokażę, jak wygląda właśnie zbudowany silos, bo wiecie, naprawdę zarąbiście. Krówki nam tam cały czas się mnożą, coś tam się posiliło, troszeczkę tych rzeczy, więc nieźle. No, remont siuntki. O, czekaj, pan kochany. No, dobra, remont siuntki, rzecz jasna. Zakup nowego siewnika. Ponadto kupiłem również agregat uprawowo-siewny do naszej Isarii. Niestety nie będzie dzisiaj używany nic, po prostu była fajna okazja na to, żeby sobie go kupić, więc go po prostu zakupiłem. Także siewnik będzie używany dopiero w kolejnym odcinku, ale już się chciałem pokazać właśnie, jak on wygląda. I co tam jeszcze? Pisaliście też imiona dla piesków. Ja wam bardzo dziękuję, że to jeszcze piszecie, ale piszecie na razie dość słabe te imiona, więc wymyślacie dla nich coś fajnego, a jakoś pieska nazwiemy, nie? Bo póki co po prostu napisane najlepsze imię, jakie może być, to chyba Dolar wymyśliłem z chłopakami tutaj, albo jakoś ktoś jeszcze pisał jakieś fajne imię, nie? Nie pamiętam już dokładnie. No, także trochę świątka bije. Pershing, że ty myślałem. Albo Maxiu właśnie, no ludzie piszą różnie. Więc oczywiście to piszcie na YouTubie w komentarzach, ja będę wszystkie sprawdzał z kilku tych odcinków, nie? Dobra. Ogólnie tak, kasy mało, strasznie mało. A się, powiem więcej. Mieliśmy 80, nie, 70 parę tysięcy chyba na koncie przed remontem siuntki, przed budową silosu, przed tym wszystkim. Mam aktualnie chyba 60 tysięcy kredytu. Wzięte, dlatego że kupiliśmy nowe pole, właśnie pod kukurydzę. Wyremontowaliśmy siuntkę za 15 tysięcy. Kupiliśmy sobie za 2400 ten siewnik, albo za 3000? Nie pamiętam, jak to pamiętam. No, coś takiego, nie? I jeszcze żeśmy ogarnęli sobie agregat uprawowo-siewny właśnie pod Isarię. Zaraz wam oczywiście pokażę. Więc na razie tak. Zatrzymujemy się tutaj. Ja sobie podejdę. Ja pierd... Jaki to jest kur... debil jebany. Ja zawału dostanę. Ja pierd... Ty, autentycznie się kurwa zlękłem, nie? Nie wytnę tego. Nie wytnę. Dobra, wybaczcie, jestem ponownie. Ktoś tutaj odpalił bardzo niepokojący dźwięk. To właśnie funkcje możliwe do uzyskania, czy funkcje, które są dostępne dla widzów, nie? Że po co slajd można takie rzeczy robić. Dobra, więc tak, agregat tak wygląda. Prosty drapak, nic innego, po prostu ma zadanie lekko nam spulsić glebę i tyle. Zrobimy go w kolorze oczywiście całej Isarii. Bo miałem ją sprzedawać, ale mówię, ty, dobry siewnik, po co kogoś coś nowego, skoro Isaria jest fajna i wystarczy tego trochę usprawnić, nie?
po prostu pominąć pewną fazę, tak naprawdę. Więc już teraz orka i na orkę od razu wpierdzielamy się z tym, bez żadnego ale i tak dalej. Orka też będzie potrzebna oczywiście, ale to potem, nie? Więc orkę też będziemy robić. Więc dobra, tak to wygląda ogólnie, co nie? O, się tam jakaś trawa mi wchodzi, coś przebija. Więc tak wygląda. No i teraz siuntka. Jak wygląda siuntka? Panie i panowie, nowa 60 się prezentuje w ten sposób. Jedno wielkie bydle Terminator, nie? Zobaczcie. Naglak, kabina zamiast czeskiej, tak? Czerwone płotniki, biały dach, piękna sprawa. Halogeny, nowe lusterka. No nie ma co mówić. Nowe fergi pomalowane na troszkę inny lekutko odcień. Obciążniki. Przedni napęd oczywiście dodany, no bo chciałem, żeby to był przedni napęd. Ponadto posiada ta siuntka też turbo, więc 60 posiada aktualnie 70 koni mechanicznych. Ja wiem, że to jest dużo i można powiedzieć, że to nierealnie i tak dalej. No i też przedni TUS, który według was może wyglądać średnio, ale ogólnie ten TUS kupiłem bardziej w takim komplecie dodawany do siuntki. Niekoniecznie będę go używał tylko do 60. Mamy też MTZ-a, ponieważ ten TUS, jak widzicie, się po prostu odczepia, nie? Więc siuntka może być z tego i z tym i bez tego, nie? Nie ma problemu z tym, absolutnie żadnego. Jednakże ja lubię mieć oczywiście, jak wiecie, coś oryginalnego i ta siuntka z takim oto bydlakiem z przodu będzie sobie u mnie dzisiaj pojeżdżać. Po prostu wygląda, no, cudownie, nie? Ja się po prostu mega jaram. Ja wiem, że tam napiszcie zaraz, że wygląda jak ulep gówna, to co kupiłeś, co zrobiłeś te siuntki. Trzeba trochę się rozwijać, koni gdzieś tam, zapotrzebowanie to rośnie, no i 60 pod górę z transportem miała problemy, dlatego przód napęd się na pewno przyda, żeby trochę to wyciągnąć, oraz więcej koni, nie? Więc tak to wygląda. To oczywiście nie jest ani remont 60, jeszcze będzie na pewno nie jeden, więc gwarantuję wam, że będą remonty za remontami leciały, nie? Ale dobra. Tak samo też ten TUS można pakować normalnie do tego naszego MTZ-a parczewskiego i też pasuje, nie? Także nie jest nieźle. Dobra, my dzisiaj nie o tym. Chcę dzisiaj wam jeszcze pokazać. A! Przejdziemy się na gospodarstwo. Siema Kajtek. Siemaneczko, cześć. Kajtek was witam, więc siemano. Pokażę też jedną rzecz, co się stało właśnie z silosem. Jak wygląda silos? Silos wygląda o tak, to właśnie w ten sposób. To pies sąsiada. Tak to wygląda. Wykopany już. Przy okazji też na jakieś drzewka posadziłem, to niech sobie rosną. Trochę lekutko cienia, bo taka skarpa była paskudna. No i co? Nie gadajcie mi, że się to nic nie da zrobić w tym gospo i że, jak wam mówiłem, że raczej z Sherem tak naprawdę z gospodarstwem będzie, jeżeli chodzi o rozbudowę w górę, bo po prostu jest tutaj nieładny teren i ciężko będzie podbudować czegokolwiek. Jak widzicie, okazało się jednak, że silos wyszedł bardzo fajnie, bo jest lekko wgłębiony, tak? Tak żeśmy kopali to wszystko. Ziemię sobie stąd zepchnąłem, po prostu co wykopałem, zepchnąłem, teren wyrównałem, dałem tutaj sobie po prostu te opony w to miejsce. No i z tyłu nawrotka pod górkę, lekutko pod kątem jest ta droga. Tu dałem jakieś tam barierki, żeby się nie wrąbać czymś, coś, bo wiadomo, no tu odciągnik przechylony i obalony, nie? Więc nie ma co. Są lekutkie barierki porobione. No i tu pole nasze, tak? Żeśmy oczywiście mamy już z powrotem, więc spoko. Tak to wygląda. Ogólnie wydaje mi się, że panie Alpina, dokładnie. Ale wygląda bardzo nieźle. Według mnie silos jest naprawdę zajebisty. Nie ma to co więcej mówić. Więc kozak. Mi się na pewno podoba. Dajcie znać, jak wam się podoba, nie? W komentarzu. Ale dobra. My dzisiaj nie o tym, bo jak mówię, czas 8 minut, właściwie 9 minut praktycznie. No, 8 z hakiem. Gadałem o tym, co się zmieniło, a tak naprawdę nie powiedziałem wam, co dzisiaj będziemy robić. No dziś, jak mówiłem wcześniej, to powiedziałem coś, ale nie mówiłem za bardzo. Dziś zajmujemy się nawozami, tak? Więc się trochę sobie ponawozimy. Więc ja sobie tutaj odjadę z naszym siewnikiem nowym. Zostawię sobie go z tyłu, tutaj. Okej. Okay. Aż już tutaj po to mleko wjedziemy. Mać! Nie nagram tego odcinka dzisiaj do no. Znowu zaczął ciąć odcinek, nie? Baranie jebany, co ty k***a robisz? Nie mogę. Dobra, przepraszam widzowie ponownie za ten dźwięk. Tutaj dzisiaj ktoś ma bardzo dobry humor, niestety nie ja. Bo ja dzisiaj mam dużo pracy, a oni mi zagadują cały czas, nie? Dobra, my sobie tu wjeżdżamy. Tu jeszcze widzicie stoi ten, nasza przyczepa, bo żeśmy ostatnio właśnie... Gdzie jadę? Ty, nie ta brama otwarta. Tą ziemię się po prostu wozili tam do tamtych naszych sąsiadów, co się budują. Więc nie no, szczerze, siuntka z jaglakiem i przodem wygląda tak masywnie, jest takim wielkim byczkiem. No kozak, nie? Mi się mega podoba. Co chcieli sobie piszcie, mi się po prostu bardzo podoba, nie? Wiadomo, żółta siuntka taka bardziej realna i w ogóle, ale jak mówię, no... To, że taka siuntka istnieje u mnie, a nie w realu, nie znaczy, że takiej siuntki nie może być, tak?
Jakby Pan Bóg chciał, to by stworzył inaczej ten świat i takie siutki by nie pozwolił zrobić, tak? No, więc nie gadajcie do takich głupot wielkich. Dobra. My tu zajeżdżamy. Czy ja mogę też nasypać jakiś nawóz albo coś? O, mogę nasypać. Dzień się tutaj sypie pod tym akurat, ale dobra. I jedziemy. Zaczynamy dzisiaj, nie garby się kolego sympatyczny Kubiczek. Zaczynamy sobie dzisiaj od rozsiewania nawozu na koło, któreśmy mieli prawie gotowe. Ja trochę sobie stawkę automatyczną. A, mam automatyczną, no i fajnie. Dobra. Tu trochę się wpierdziłem w pole, więc gdzieś tam niestety nie wyszło, tak bym chciał. Okej. Okay. I to katurko pójdzie? Jakoś tak, nie pójść. Wałek się podpina? Wałek się podpina. To może też to podniósł trochę do góry. Czekajcie. Tak dla pewności, dla bezpieczeństwa, żeby mi się to, wiecie, nic nie stało. Matko bosko, jak to wygląda, nie? Dobra. Ogień. Lecimy. Powinno nam się teraz elegancko rozsiewać akurat do tego wymaganego stadium. Czy mogę czwórko jeździć tutaj? A, mogę czwórko iść nawet, nie? Szyba nowa. Jezu, nowa szyba. Nic się nie stało oczywiście, to tylko testowanie było. Nie, na którym będę jeździł. Panie, że trójka i czwórka ma takie same obroty, nie? I ja teraz padnę, jak on zwolni ta siuntka pod górę, nie? Nie, no dobrze idzie akurat. Mówię, troszkę już tego, żeśmy sobie tutaj poogarniali ten temat, chodzi o 60, bo już mówię, jest fajnie wyremontowana, w końcu ma trochę więcej koni. No jest duża, nie ma co mówić i jak mówię, pewnie wam też się może nie spodobać ze względu na tego tuza z przodu. Ale tuz jest taki bardziej, wiecie, jako taka ciekawostka, dodanie tego tuza było takim bardziej czymś pod śmiech niż pod bardziej takie mega realne granie. Ale też przy okazji ten, jak mówię, tuz się przyda do MTZ, bo myślałem nad zakupem nowych kosiarek, nie? Znaczy nowe kosiarki jakieś. I tak sobie myślę i myślę, jednak myślę, że zamiast, wymyśliłem tylko tyle, że zamiast po prostu robić dokupować większą kosiarkę, po prostu dokupię kosiarkę na przód, nie? I będę sobie tak kosił trawę. A że 60 jeszcze ma dużo koni, to tak naprawdę wydaje mi się, że spokojnie potrafi sobie poradzić z jakąś kosiarką na przód. I jak mówię, 60 jest bardzo takim przepraszam, ciągnikiem do sprawy jakiejś tam zielonkowej i tak dalej, nie? Wiecie, do tej mapy nowej, co ma być w farmingu, nie? No, także tak to po prostu się tak to wygląda. Według mnie, no nie wiem, no mi się Sirius mega podoba. Fajne miejsce jest, dobrze wykosany teren tak naprawdę. No i co? Myślę, że będę chciał coś budować. Teraz raczej pójdę w bok, nie? No bo tu raczej nie będę nic tam gdzieś się bawił w jakieś takie rzeczy. Ogólnie mi się marzy ta moja obora, którą mam, ale ona jest trochę za nowa. I fajnie byłoby też jakoś w jakiś sposób rozwinąć, tak by ta obora nowa tu zawitała na to i tak, gospo, nie? Te 360 44 skin tylko w opisie mają 80 koni, moc jest taka sama jak zwykłe 60. Aha. Dzięki za wszystkie moje marzenia, naprawdę bardzo dziękuję, Xandras. Pozdrawiam, nie? No, także widzicie, tunik niepotrzebny, nie? Siemanko Joss, witam serdecznie. Ogólnie nagrywam odcinek na YouTube'a, więc jeżeli ktoś tam jeszcze nie widział, to się może przywitać, nie? Okej, okay, a my to sobie... O, tu jest fajnie akurat zrobione, bo próbki bram glebowe też niedawno dosyć. I dopiero teraz wiem, jak ten azot jest wymagany. Ja też, wybaczcie, tak sobie będę po prostu zerkał na tę minimapkę, sprawdzę ten azot cały czas. Opuściłem to. Dobra, coś mi ten remont z Lecha zrobił, ten Sebastian, wiecie? Bo już mam problem z tym. Z podnośnikiem. Ale spoko, mam przedniego tuza, także jak to się będę rozsiewał przednim tuzem, nie? No, ale co? Przedniego tuza też możemy wykorzystać jako po prostu podstawę pod podpięcie obciążnika, nie? Gdzieś tam kiedy w przyszłości ktoś tam będzie za bardzo skakał, bo nie umiesz? Co ty gadasz? Także nie jest jakoś tam źle. Dobra, zawiniemy sobie. Jakoś tak jeżdżę, w miarę tak staram się... Tam jesteście, ale dosyć szeroki ma ten rozrzut, tak naprawdę powiem, ta siepka. Myślałem, że będzie miała mniejszy. Póki jeszcze jestem tutaj na gospie, to wiecie co, ja sobie podjadę od razu zatankować się, a następnie dopiero potem będę jechał na kolejne pola. Raczej, ty, w ogóle miałem plan gdzieś wszystkie pola zrobić, ale tak naprawdę wydaje mi się, że chyba nie zdążę. W kolejnym odcinku chciałem zająć się nowym polem, które za chwilę wam jeszcze wam go nie pokazywałem, ale ogólnie kupiłem pole numer 49, jest to pole pod lasem, tam nic totalnie nie rośnie, jest chwast u gór po tym. Jest u gór po zimie, więc tam pasowało wjechać jakąś orką. Najlepiej to też się pasowałoby zapnować to wszystko.
jechać orką i potem już, wiecie, na spokojnie tam tu kurde zasiać, nie? Tam też jest sporo drzew na miedzy, szczególnie przy drodze. Będę starał się ogólnie wyciąć, żeby zrobić trochę więcej miejsca. I nie wiem, czy zrobić na odcinku, czy gdzie, ale chyba zrobię to na odcinku, nie? To trzeba powycinamy sobie tam potem. Bo to może być spoko, nie? Zrobiłem, badania jonach jeszcze nie robiłem tam, no, ale dobrze, zrobię, no. To myślę w kolejnym odcinku już, dlaczego będziemy nam tym polem się zajmować, nie? Bo gdzieś tak bardziej, wiecie, ogarniamy sobie wszystko pod ten. Dzięki Kasperek za followka. Ogarniamy sobie raczej dzisiaj wszystko z tymi nawozami. A raczej dopiero potem będę się bawić w pole numer 49, nie? Wiesz, normalnie? Trochę czule widzę, tak szczerze mówiąc, wiecie? Okej. Worki się zasypują. Fajnie, fajnie, podnosimy. No i co, jedziemy. Może teraz sobie pojedziemy trochę większe pole. Od razu wam pokażę, które to jest pole, tylko właśnie. I sobie tędy wyjedziemy. Czekam sobie, aż pan przyjedzie. Trochę zwolnimy sobie. No dobra, potem jedziemy, jak nic już. Widziałem Volkswagenie, w tam Citroenie. Tam jest jakiś garbus, ale wiadomo, że gdzieś tam jest trochę co innego, to nie? No, więc ogólnie mamy marzec. Miałem wam dopiero pokazywać kolejne gdzieś tam rzeczy w następnej połowie marca. Ale mówię, nagram już teraz, nie? Badania, tak, badania zrobię, spokojnie, to się nie martwcie. Dobra. No, więc to słuchanie oto pole tutaj, które mamy na krzówce. Tak bardzo blisko te pola kupuję, ale po pierwsze wybieram pola, które są w miarę duże i fajne. Gdzieś tam chciałem też 55 kupić albo 44. Jednakże widzowie zdecydowali, że to będzie pole właśnie 49, była ankieta na Twitchu. Więc mówię, to dobra, jak chcecie, to kupujemy. Mi też to pole się podoba, wygląda na nieźle, więc jak najbardziej może być. To jak widzicie, ogólnie gleba jest sobie tak o porobiona i jest bardzo taka w kropki, nie? Jeżeli teraz sobie dowalę, widzicie, to ile dorzucam? Tylko jakieś parę kilogramów tak naprawdę, nie? Tego azotu, żeby po prostu uzupełnić na maksa. Raczej mówię, idę w ten azot naturalny niż sztuczny, ale sztuczny też oczywiście coś tam przydaje, no bo mówię, zawsze lepiej sobie to zbierać, bo już tu gnówki normalnie nie rozlejesz, nie? Bo nie ma za bardzo jak. A granulat elegancko, myślę, wlatuje. Jest akurat spoko, bo jest taka 15.43. Nie wiem, w realu od tej godziny się też na wóz rozrzuca? Bo można by to uznać za to, że azot teoretycznie powinien wejść gdzieś tam w glebę, nie? Więc jeżeli on sobie teraz wlatuje tutaj, to przyjdzie rosa, rozpuści ten azot, chyba nie? I gdzieś tam on się wchłonie w tą glebę, nie? Tak ja to rozumiem, ale nie wiem, czy dobrze rozumiem. Dajcie mi znać w komentarzach, i też nawet na czacie tutaj na YouTubie, nie? Jak to wygląda tak w realu, bo mówię, nie znam się, nie jestem rolnikiem, aczkolwiek gdzieś tam... A co kiedyś sam mogę siewać? A, no to spoko, to bardzo fajnie. Strasznie wolno jeździć, nie? Tylko dyszkę. No ale nic, lepiej tak rozsiać, to dobrze, nie? Ja bym tak trochę to powiększył. Więc... Dobra, także... jak jeszcze zjazd sobie przejdziemy po tym poletku. Nawet, nie no, w sumie spoko, no bo co, ile to trzeba pół tak naprawdę. Na pewno muszę schodzić na łąkę tam trochę porozsiewać tej łąki. Bo widzicie, łąki są w starszym stanie. Wreszcie nie, łąki są akurat spoko, bo z tego co wiem, łąki nie potrzebują dużo azotu. Pamiętam, że one potrzebowały dużo azotu na samym początku precyzyjny farminga. A potem zmienili to i oczywiście bardzo dobrze, bo jednak trawa to trawa, która zresztą dużo co tego może potrzebować. Ale jednak trawę kosi się 3 razy w roku i to bardzo nieoptymalne było, nie? Więc no. I co mogę ogólnie powiedzieć? Kiszonka, którą mamy, raczej z nami zostanie na dosyć długo, te baloty. Bo teraz kiszonkę będę robić już z kukurydzy. Owiarkę raczej sprzedam, bo nie będzie mi już potrzebne tak za bardzo. No a ten, całą trawę będę teraz już po prostu suszył, nie? Na nowo będę suszył ją i będę robił z niej siano, żeby mieszać z TMR-em po prostu. Wchodzimy na wyższy poziom troszeczkę tego rolnictwa u nas, na tego wyższy poziom gospodarstwa. I mam szczerą nadzieję, że to odda na pewno w mleku, w plonach i tak dalej. Tym bardziej, że też mamy kredyt, który właściwie wam mówiłem o nim, ale nie pamiętam, ile go dokładnie mam. Poczekajcie, ja to teraz sprawdzę, wiecie? I ja mam tego kredytu. Mamy 60 tysięcy, no właśnie. 60 tysięcy mamy kredytu wzięte. Po tych wszystkich akcjach, które robiliśmy, zostało mi tego kredytu naprawdę nie... znaczy, tych pieniędzy naprawdę niewiele. Bo tam chyba 35 tysięcy. Pole kosztowało 84 chyba z hakiem, więc... No...
kredyt po prostu musiał być wzięty, no i go jakby nie było wziąłem. Tylko dlatego, żeby to pole kupić, trochę się rozwinąć, a przy okazji tak muszę ten pieniądze kiedyś oddać, więc jakby nie tracimy na tym i nic, kupujemy jakby sobie tutaj, kupujemy sobie jakoś, no mega nie skipujemy sobie jakoś tego progresu, nie? Siema Jacek, witam serdecznie, ogólnie odcinek nagram na YouTube, jak coś się można przywitać. Dobra, a to myślę, że to mogę to wyłączyć chyba. Okej. Dobra, wyjeżdżamy sobie. O, sorry panie kochany. Piątko rozwijam. Nie wiem, no ta siłuntka tak dziwnie chodzi trochę z tym turbo. Ale słyszę, że to jeszcze jest ta siłuntka, nie? Ta, która była. Wiecie co? Dobra, pojedziemy sobie na gospodarstwo, zakończymy tak naprawdę. Ja sobie jeszcze tak się muszę uzupełnić z tym wszystkim. I no poza odcinkami sobie już to wszystko nawiozę, żeby było gotowe. Myślę też, że w kolejnym odcinku kolejny nowy nabytek się pojawi, bo jak mówię, potrzebujemy pługu, więc może nawet pojadę sobie po wapno i tam powapnuję tam to pole. No tak, raczej, no bo nie chcę wam też pokazywać jakieś tam, wiecie, wapnowanie jednego pola, nie? Czy coś. Chyba, żebyście sobie wiecie, ty, a jakby tak powapnować i zaorać się na jednym odcinku? A, to dokładnie tak, Irik, nie? Dokładnie tak, dobra. Gasimy sobie. Włączę jakąś muzykę. Muzyka gra w tle, tylko bardzo po cichu. Dobra, dziękuję za uwagę, za ten odcinek. Bardzo miło, żeście na nim byli. Napiszcie, co się dziś o tym miesiące. Ja wiem, że może dla was się nie do końca podobać, bo jednak jestem tu z przodu, ale on jest, tak mówię, odczepiany, więc mi się podoba. Taki Transformers trochę, ale kurczę, jakiś taki, jest taki teraz to, wiecie, taki wielki ten ciągnik, nie? Dobra, dzięki za streama, dzięki za to, że byliście widzami na odcinku. Do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam. Do kolejnych, do jutra. Trzymajcie się i cześć, pa, pa.